Zapraszam Was do obejrzenia 10 ciekawostek o Francji. Przy okazji możecie wpaść na nasze Instagramy, link macie w opisie. Uczniowie szkół podstawowych we Francji mają wolne nie tylko w weekendy, ale także w środy. Ten dzień jest poświęcony na zajęcia artystyczne i sportowe. Dzień 14 lipca jest najważniejszym świętem narodowym we Francji. To właśnie wtedy obchodzona jest rocznica zburzenia Bastylii. Pocałunki to we Francji całkowicie normalna część nieformalnego powitania. Z bagietką najpopularniejszym francuskim pieczywem, związany jest ciekawy przesąd. Podobno nie można jej kłaść ani nosić do góry nogami. Takie niedopatrzenie ma sprowadzić pecha na osobę, która się tego dopuściła. Louvre jest największym muzeum sztuki na świecie. To powszechnie znany fakt. Nie każdy jednak wie, że gdyby poświęcić 30 sekund na obejrzenie każdego udostępnionego eksponatu, zwiedzanie trwałoby dłużej niż miesiąc. Najkrótsza granica lądowa Francji mierzy 730 metrów długości, nie przebiega jednak w Europie, a w Ameryce Południowej rozdziela Gujanę Francuską i Brazylię. Francja jest największym krajem Unii Europejskiej. Ludwik XIX zapisał się w historii jako najkrócej panujący władca. Królewską koronę nosił zaledwie przez 20 minut. Nauka we francuskiej szkole podstawowej obejmuje dzieci między 6 a 11 rokiem życia. 12-latkowie zaczynają uczęszczać do szkoły średniej pierwszego stopnia. Osoby zaproszone do francuskiego domu powinny się spóźnić o 15 minut. Taki planowany poślizg daje gospodarzowi czas na uprzątnięcie pokoju lub przygotowanie posiłku. Francuzi mają dość osobliwe poczucie czasu. Dajcie znać w komentarzu, o jakim państwie mam zrobić kolejne ciekawostki.